Cześć, witajcie na kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejna złotóweczka z cyklu Zbieramy monety obiegowe polskie po denominacji rocznik 95-2020 a dzisiaj mamy monetę 1 złoty 2012 słuchajcie Troszkę zapomniana moneta. Dość dużo z Was pisało mi, żebym nagrał o tym film, więc ja sobie przeanalizowałem. Jest to trzeci najniższy nakład pod względem bicia monet jednozłotowych, jak dotychczas od 90 roku. 10 milionów sztuk. Można powiedzieć, że jest to dużo. Natomiast ona na kup teraz w stanie, mówię, idealnym, nie w stanie portfelowym zniszczonym, bo taka to jest warta 1 zł, w stanie idealnym, w stanie menniczym od 15 do 20 zł na popularnym portalu aukcyjnym Allegro. Pięknie zachowany stan, wszystko bardzo dobrze widoczne, zero zniszczeń. Słuchajcie, ta moneta 15 do 20 zł, natomiast woreczek tej monety na kup teraz Szybko sobie przeglądłem, Jakbym chciał, na przykład byłbym zdesperowany i chciał kupić już, no to od 750 zł za woreczek tej monety. Natomiast na licytacjach tam nie widziałem. Będziemy to obserwować i zobaczymy, jeżeli pojawi się woreczek 1 2012 zł 2012. o nakładzie 10 milionów sztuk. Zobaczymy, jaką cenę osiągnie na licytację. Napiszcie mi, jeżeli ktoś szukał w przestrzeni roku, ile znalazł złotówek 2012 roku. I tutaj w skali makro ta moneta, a uprzedzając Wasze wpisy, to zaraz ktoś napisze, że Ty to nam każesz wszystko zbierać, słuchajcie, numizmatyk, kolekcjoner musi posiadać każdy okaz w swojej kolekcji. Nieważne, czy nakład 100 milionów sztuk, czy 3 miliony sztuk, komplet zawsze jest więcej warty. Wiadomo, że te poszczególne walory są. Dużo droższe niż taka jakaś najbardziej popularna moneta. Rocznik 2019 i 2020, jak wiecie, duże nakłady. Natomiast ten rocznik, jeżeli ktoś chce kupić 15-20 złotych, stanie menniczym, tak jak jest to z monetami PRL-u, te pierwsze roczniki aż do nawet lat końcówki 70-tych w Stanach Menniczych mają swoją cenę i już nigdy raczej z tej ceny nie zejdą. I ta złota złeczka w stanie idealnym również nie sądzę, żeby z ceny spadła. Numizmatyka zaczyna się dzisiaj. Numizmatyka portfelowa, tak jak ja to mówię, czyli monety, które możecie mieć, znaleźć w obiegu, bądź zakupić, zebrać całe kolekcje. Przechowujemy na zaś w tym sklepie. Kod za kapioł 2022, 10% zniżki do końca roku i wielokrotnego użytku. Dbamy o kolekcję, tam kupimy za akcesoria na monety i na banknoty. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej! Przepiękny stan tej monety wskazuje na bardzo ładne wykonanie. Miedzioniklowe, jeszcze niestalowe stalowe. Stal, jak wiecie, już niestety okropnie wygląda.